10 września w Służewskim Domu Kultury odbył się pierwszy koncert uczniów Jagosz Studio. Przed salą pełną ludzi wystąpiły 4 zespoły złożone z moich uczniów, plus goście specjalni, ze mną łącznie 16 osób na scenie. Czas pokazać wam w końcu, jak wyglądało to wydarzenie. Mamy klawisze, tak? Wygląda to jak harmonika. Klawisz. Czyli jeżeli... to się on opisuje tak, jak się zgadza. Zwróćmy to uwagę. Tak? Tak. Zgadza się. Napisałeś to tak, że nie widzę. Super. Jest no. Rzeźba, nie mogę odkręcić statywu. Zbliżam się do końca tego ustawiania i będzie samczek. Albo nie. Albo to nie jest koniec jeszcze. Ciekawe jest. Panie Adrianie, jakby pan polecił coś przyszłym pokoleniom, jak mają organizować event, to co by pan powiedział? Próba dzień wcześniej. Próba dzień wcześniej i weźcie sobie więcej osób do pomocy. Nie takie rzeczy razem robimy. Czy artystki, które dzisiaj występują, są już zdenerwowane? Jakie wrażenia przed występem? Prawy do lewego. Czerwony do prawego. Czerwony kolego. No to... Wygracie? Nie. Tak. Teraz nie, ale to... będziemy tak, grali. Wygramy. Ja się stresuję przed Californication, bo nie uda mi się solówki zagrać. Ja w sumie się nie stresuję. Dobra, stresuję się bardzo. Ale no mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Przejścia wola polodzi, to będzie dramat, tak? Nie będzie aż takiego dramatu. Jeszcze raz. Dobrze. Będzie dobrze. Pozdrów siebie z przyszłości. Nie, ja go nienawidzę. Nie śpieszcie się, wszystko na chillu, na spokojnie. Odetchnijcie sobie zawsze chwilę przed. Ja zaczynam wszystkie numery. Nawet jak ktoś tam inny zaczyna, to ja zaczynam na zasadzie, zapytam, czy jesteście gotowi, dam wam znak. Ćwiczyliśmy to 100 razy, więc będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ja wychodzę teraz, rozpocznę koncert i zacznę was zapraszać na scenę. Witam wszystkich, przepraszam za opóźnienie, ale z tego co mi się wydaje, zmieściliśmy się w kwadransie studenckim.
Pięknie teraz was wszystkich widzę. Bardzo dziękuję, że tutaj przyszliście. Jest to pierwsze takie wydarzenie. Mam nadzieję, że pierwsze z wielu. Chciałbym podziękować na pewno wszystkim moim bliskim, znajomym, rodzinie, którzy mi pomagali, bo nie dałbym rady tego zrobić sam. Wspomnę też o naszych sponsorach, bo to była też ogromna pomoc. Pierwszy sponsor, Audiotech. Widzicie tutaj sprzęt, który ta firma dystrybuuje. Jest to sprzęt studyjny, którego ja używam od dawna, będę używał, mam nadzieję, jeszcze więcej. Bardzo jestem im wdzięczny za tą współpracę. A drugi sponsor to jest sklep Reef, który tutaj nam zapewnił dosyć dużo sprzętu, naprawdę sporo sprzętu. Przede wszystkim chciałbym podziękować wam jeszcze raz, że tu przyszliście, więc wielkie dzięki. I zapraszamy gwiazdy tego wieczoru, bo to nie ja jestem tutaj najważniejszy, tylko moi uczniowie. Oni pracowali naprawdę ciężko przez kilka miesięcy, żeby wyjść przed was i zagrać przed wami po prostu najlepiej jak potrafią. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie tutaj bawić. Zapraszam na scenę pierwszy skład. Szymon Walicki na gitarze. Wielkie brawa. Jarek Krawicki na basie. Wielkie brawa. Witek Wieniewski na bębna. Witek. Fabian Felczak na wokalu. Wielkie brawa. Wspomniałem o sprzęcie od Reefa i to jest właśnie gitara od Reefa, na której zagram praktycznie cały ten koncert, więc będzie ciekawie. Tosię na scenę. Wielkie brawa. Na bębnach zagra Bartek. Bartek Degutowski. Zapraszamy cię na scenę, Bartek. Wielkie brawa. I na basie Franek. Franek, dawaj. And I know the guy who controls the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. This monkey's gone to heaven. This monkey's gone to heaven. This monkey's gone to heaven. This monkey's gone to heaven.
Jak na dużym zagranicznym koncercie, albo nawet polskim koncercie, nastąpi taka chwila, kiedy zapraszamy na scenę gościa specjalnego. Na scenę wchodzi moja bardzo dobra znajoma i wykładowczyni warsztatów muzycznej Owczarni, Justyna Panfilewicz, którą nagradzamy teraz wielkimi brawami. Dobry wieczór Państwu. No dobra, jesteście gotowi? A ja? O, przepraszam bardzo. Ale ty miałeś wejść na solówkę dopiero. Nie, przepraszam bardzo. Olka nie zapowiedziałem. Widzicie, trochę jest gorąco. Na gitarze Olek Muzielski. Wielkie brawa. There by the record machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong, play my favorite song. I can tell it wouldn't be long till he was with me, yeah me. I can tell it wouldn't be long till he was with me, yeah me. Singing I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. Martyna Zając, zapraszam na scenę. Wraca do nas Olek na gitarze. Jedna z takich sytuacji rodzinnych, gdzie w dwóch różnych zespołach grają osoby z tej samej rodziny i teraz zapraszamy siostrę Witka, czyli Zosię, na basie dla was zagra. Na dodatkowej gitarze zagra z nami znowu Szymon. Wielkie brawa dla Szymona. Z nieba przyleciał mój wielki przyjaciel. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodniej, nie martw się, bo wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chory sąsiadów sny. To jest ten moment, w którym możecie z nami zaśpiewać. Chyba wiecie, jak to leci, ale jakbyście nie wiedzieli, to wam zaraz podpowiem. Tylko musimy wejść równo w takcie. Pięknie gra nasza sekcja. Wielkie brawa dla Zosi i Martyny. O, 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 o. O ten wykon, to Szymon chyba nie jest Szymonem, tylko występuje pod pseudonimem Case, prawda? Wchodzę na nowy, nieznany mi teren, będą nazywać mnie zerem, będą nazywać jeden numerem. Tym piłem trapi autotune, ci są dla mnie ważne jak skóra. Pak 18 rokiem odkrycia, odkryłem wtedy swój sens życia.
mieszam, choć jestem barman. Jestem na twojej drodze jak Batman. Głos jak 30, a niewiele lat mam. A niewiele lat mam. Hip-hop twardy jak skała. Takiego obraz głowa mi dała. Patrz, to nowa generacja. Twoja córka puści ci gitara. Ayo, wait. One loves it, and one hate. Mój pan równa się mój mate. Mój pan równa się mój mate. Ej, od dziecka miałem marzenie. Ty zrobić na ludziach wrażenie. Ty zrobić coś nowego. By mieć go spośle ego. Ja, jak mi to wyjdzie, oceni to Polska. Oceni mnie nawet sama ręka boska. Teraz siadaj, opowiem ci historię. Październik, wieczór, piziło potwory. A było to tak, koncert grał Mr. Jack White. Lecz to nie Breaking Bad. Nie Jesse Pinkman. Back in black, Cadillac. Number one on the bullet pack. Nylons on the shoes. Get on me high, forget the curse, cause I never die. Look at me now, I'm making my play. Get out of my way, cause I'm back. Yes, I am back. Well, I am back. I am back. I am back. Back, back, back. Back in black. Back in black. Teraz na scenę wejdzie zespół Megafony, od którego tak naprawdę zaczęło się to całe lekcje zespołowe. Zacznijmy od Jarka, już poznaliście, bo już był na scenie, więc on wchodzi jako pierwszy. Wielkie brawa. Na klawiszach Tomek. Tata Olka, którego już widzieliście tutaj wcześniej. No i najważniejszy członek tego zespołu, bo przecież nie można bez głównej gitary i wokalu zagrać tego koncertu, czyli Wojtek na wokalu i gitarze. Come with me, cause you look so fine and I really wanna make you mine. You look so fine and I really wanna make you mine. That's 4, 5, 6, come on and get your gigs. Well, you don't need the money with a look like that, do you, honey? Big black book, all down there. You're so skinny with a back stare. I could see. You come with me, I'm you and with the night and man, yeah. Leżysz obok mnie, nie nadchodzi sen. Zastanawiam się, co przyniesie dzień. Czy wystarczy sił, żeby skłamać ty? Znowu spytasz mnie, jak to skończy się? Tak bardzo chciałbym powiedzieć ci dobrze. Tak bardzo chciałbym powiedzieć ci dobrze. Tak bardzo chciałbym powiedzieć ci dobrze. Tak bardzo chciałbym powiedzieć. Thank you.
Teraz zapraszam na scenę gościa specjalnego. Mariusz Dyba, wokalista, wygrał kiedyś Idola, a przede wszystkim ładnie śpiewa, naprawdę ładnie śpiewa. Zapraszamy na scenę, wielkie brawa. Maciek Szenraj na bębnach, mój przyjaciel. Dzięki, brawo. Chcę go kojarzyć, jak Rubensa chociażby, wygra na bębnach. Albo w jego zespole Ostatni Dzień Lata, sprawdźcie sobie. It's all flash and thong. Why? Love, 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 love. Insanity, love, sound, the pressure we're breaking. Can we give ourselves one more chance? Why can we give love that one more chance? Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me?
happiness. Wielkie brawa, uczniowie jako studio. Wojtek, Fabian, Tosia, Tomek, Zosia, Franek, Jarek, Szymon, Olek, Martyna, Bartek, Witek. Kogoś pominąłem? Justa, Maciek i last but not least, nasz młodociany guru, lider z pokolenia milenialsów, czyli Adrian. Wszyscy podnoszą ręce na trzy. Czekajcie. Dawaj, dawaj, gdzieś tutaj. Jakoś się musimy... Tak, jesteśmy? Jesteśmy. Okej, okay. Raz, dwa, trzy! Dzięki wielkie. Pięknie. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteście wolni, możecie iść. Dziękuję. Dziękujemy. Tak właśnie wyglądał pierwszy koncert uczniów Jagosz Studio. Generalnie uważam to wydarzenie za bardzo udane. Jestem naprawdę zadowolony, jak udało się go zrealizować. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich, którzy mi przy tym koncercie pomagali i oczywiście ogromne podziękowania dla sponsorów, czyli Audiotech i Riffa, bo bez was by się to po prostu nie udało. Jeżeli wy, drodzy widzowie, jesteście zainteresowani lekcjami w Jagosz Studio, to wszelkie informacje znajdziecie w linku pod spodem. Planuję już drugą edycję tego koncertu, więc jeżeli chcielibyście na takim zagrać, to dobry moment, żeby się zapisać. A materiałów z tego pierwszego koncertu będzie więcej na tym kanale już niedługo, więc na pewno jeszcze o tym usłyszycie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten film. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.